Szanowni Państwo, nasza dzisiejsza konferencja dotyczy szeroko pojętego zarządzania spółkami Skarbu Państwa, zasad korporacyjnych oraz decyzji, które zapadły w zakresie obsadzania organów jednej z najważniejszych spółek Skarbu Państwa, o czym za chwileczkę powie mój znakomity kolega, pan przewodniczący Michał Kobosko. Ale zanim kwestie dotyczące konkretnej spółki, to chcemy przypomnieć, że kilka tygodni temu Klub Parlamentarny Polska 2050 złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy dotyczący ładu korporacyjnego, dotyczący zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Ten projekt ustawy, który został złożony, został poddany ocenie skutków regulacji. Ta ocena zakończyła się, w związku z tym ten projekt ustawy jest gotowy do procedowania. Jako że Sejm żyje, to tutaj w naszym tle słyszymy młodzież, która odwiedza nasz parlament i która również zapoznaje się z procesem legislacyjnym. I elementem tego procesu legislacyjnego jest także rozpatrywanie ustaw przez Sejm, przez Wysoką Izbę. I dzisiaj nasz klub kieruje do pana marszałka Sejmu wniosek o uzupełnienie porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu o pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Szanowni Państwo, to jest ten wniosek, który składamy na ręce pana marszałka. Uważamy, że kwestia uporządkowania zarządzania majątkiem Skarbu Państwa, uporządkowania zarządzania spółkami Skarbu Państwa jest jednym z priorytetów. To spółki Skarbu Państwa mogą stanowić istotną część gospodarki w takim zakresie, w jakim jest to wymagane dla poprawnego funkcjonowania państwa, dla zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego, żywnościowego, czy też dotyczącego pewnych elementów strategicznych naszej gospodarki. I żeby zarządzać dobrze tym majątkiem kluczowym z punktu widzenia państwa, trzeba menadżerów, poważnych, dobrych menadżerów, sprawdzonych menadżerów. I ten projekt ustawy ma właśnie zagwarantować, że spółkami Skarbu Państwa będą zarządzali niezależni menadżerowie, nie tak jak było do tej pory, że to byli polityczni nominaci, zięciowie ministrów, żony sekretarzy generalnych partii i inne osoby powiązane rodzinnie bądź też partyjnie, ale właśnie menadżerowie. Nasz projekt ustawy dotyczy właśnie wprowadzenia tak pozytywnych zasad. Między innymi po pierwsze chcemy, aby rady nadzorcze spółek Skarbu Państwa były mniej liczne, profesjonalne, ale mniej liczne, co ograniczy koszty ponoszone na tego typu działania ze strony spółek Skarbu Państwa. Zamykamy tym projektem ustawy furtki, które służyły do zatrudniania w administracji ludzi z administracji rządowej czy samorządowej w spółkach Skarbu Państwa i traktowania tych spółek jako łup polityczny. Wprowadzamy nową instytucję, nowy organ, Komitet Dobrego Zarządzania. Ten komitet będzie z jednej strony złożony z ekspertów i fachowców, których będą mogły zgłaszać na przykład uczelnie, będą mogły zgłaszać organizacje przedsiębiorców, ale z drugiej strony ten komitet fachowców dbający o jakość kadr zarządzających spółkami Skarbu Państwa będzie opiniował właśnie kandydatów do zasiadania w radach nadzorczych. To jest niezwykle ważne, aby nadzór w tych spółkach, które są istotne z punktu widzenia funkcjonowania państwa, był prowadzony w wysokim stopniu sprofesjonalizowania. Wprowadzamy także jawność wynagrodzeń członków rad nadzorczych i zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Projekt ustawy przewiduje specjalny elektroniczny publikator, w którym tego typu informacje się znajdą. Każdy obywatel będzie miał dostęp do tego typu informacji, co przyczyni się do jawności funkcjonowania spółek Skarbu Państwa. I wreszcie rzecz niezwykle ważna, koniec z polityczną korupcją. Ten projekt ustawy wprowadza zakaz wpłat ze strony członków organów nadzorczych na konta partii politycznych, czyli zamykamy tę furtkę, która przez poprzednią władzę była wykorzystywana
w sposób absolutnie skandaliczny, gdzie nominaci polityczni w spółkach Skarbu Państwa finansowali działalność partii politycznych, wpłacając swego rodzaju dziesięcinę ze swoich zarobków. Ten projekt ustawy ma zamknąć tę furtkę i spowodować, że w zakresie przestrzegania tego ładu oraz transparentnych warunków funkcjonowania ci członkowie nie będą mogli wpłacać na partie polityczne. To pokrótce projekt ustawy, który generalnie w wyniku oceny skutków regulacji osiągnął ocenę pozytywną. Są tam oczywiście pewne wątpliwości, niemniej jednak ten projekt ustawy powinien być skierowany na posiedzenie Sejmu i wnosimy dzisiaj do pana marszałka, aby tak właśnie się stało. Natomiast teraz oddam głos panu przewodniczącemu Michałowi Kobosko, który już też bardzo konkretnie w tej sprawie zabierze głos. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, tak jak powiedział pan przewodniczący Suchoń, chcemy, żeby ta sprawa, ten projekt był procedowany jak najszybciej. Nie ma żadnego powodu, żeby z nim zwlekać, żeby te dyskusje rozkładać na długie miesiące czy nawet lata. To jest po pierwsze sprawa, która w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami 15 października była podnoszona przez bardzo wielu wyborców, z którymi się spotykaliśmy. To był jeden z tych elementów obietnicy deklaracji programowej, którą także my jako Trzecia Droga kierowaliśmy do wyborców przed wyborami 15 października, ale także inne ugrupowania koalicji 15 października uznały, że taka sytuacja, jaka miała miejsce pod rządami PiS-u w spółkach Skarbu Państwa, była sytuacją, która musi się skończyć, musi się diametralnie zmienić i standardy muszą być kompletnie inne niż to, co PiS nam wszystkim proponował. Dzisiaj mamy konkretny projekt. Będziemy robili to, co możemy, rzecz jasna. Skierowaliśmy tę prośbę do pana marszałka, by rozszerzyć porządek obrad najbliższego posiedzenia Sejmu o pierwsze czytanie tego właśnie projektu, który przed chwilą został państwu przybliżony. I to jest rozwiązanie systemowe. No, a z drugiej strony mamy dzisiaj takie realia, w których funkcjonujemy, w których funkcjonują spółki Skarbu Państwa. Te dni, ten okres przedświąteczny to taki okres, w którym zapadają decyzje nominacyjne, personalne w dużych, strategicznych podmiotach, spółkach Skarbu Państwa. I jest szczególnie ważne z naszej perspektywy, by te nominacje budziły jak najmniej wątpliwości, jak najmniej kontrowersji, byśmy mogli powiedzieć naszym wyborcom, tak, to są inne standardy, to jest zdecydowanie wyższa jakość, to jest pokazanie, że my traktujemy bardzo poważnie naszą deklarację, nasze zobowiązanie wobec wyborców. W spółkach Skarbu Państwa sytuacja musi się diametralnie zmienić. Chcę nawiązać do sytuacji z ostatnich dni, z poniedziałkowych decyzji Rady Nadzorczej największego polskiego banku, PKO Banku Polskiego. To były decyzje, które były podjęte w poniedziałek i my do dzisiaj dostajemy, od momentu podjęcia tych decyzji, dostajemy wiele sygnałów świadczących o pewnym zaskoczeniu tym, jakie decyzje zostały podjęte i jakie osoby znalazły się w zarządzie największego polskiego banku. No właśnie, PKO BP jest bankiem absolutnie szczególnym, absolutnie strategicznym. To bank, który z jednej strony obsługuje tysiące polskich firm, i mniejszych, i największych, z drugiej strony prowadzi miliony rachunków osób indywidualnych, jest dla wielu Polaków, jest niemalże jedynym bankiem, jaki znają od zawsze i dlatego jest absolutnie krytycznie ważne, by także obywatele, szczególnie klienci tego banku, i firmowi, i detaliczni, mieli pełne przekonanie, że w zarządzie, w tym organie, który odpowiada za funkcjonowanie tej instytucji, zasiadają osoby, które mają odpowiednie przygotowanie zawodowe, odpowiednie doświadczenie, odpowiedni staż pracy, umiejętność prowadzenia dużych organizacji gospodarczych. I tutaj, drodzy Państwo, ja wybaczcie, nie będę wchodził w dyskutowanie poszczególnych osób, nazwisk, doświadczeń zawodowych, ale jeszcze raz powtórzę. Musimy mieć pełną jasność, że w takiej instytucji jak PKO Bank Polski mamy fachowców najwyższej klasy, z najwyższym doświadczeniem. Takich, którzy nie tylko będą w stanie prowadzić ten bank z dnia na dzień, ale wytyczą przed nim nową drogę rozwoju. PKO BP wymaga przyspieszonej transformacji i chcielibyśmy wiedzieć, że osoby, które
będą w tym zarządzie odpowiadać za bankowość korporacyjną, za bankowość detaliczną, czyli obsługę klientów indywidualnych, a przede wszystkim za ryzyko, są osobami, które dają pełną rękojmię, że będą z pełną wiedzą, z pełnym doświadczeniem, wykorzystując swój ogromny bagaż doświadczenia zawodowego, będą zarządzać tą instytucją. Mówimy o tym dzisiaj Państwu, dlatego że jak powiedziałem, od poniedziałku dostajemy wiele sygnałów i ze środowiska bankowego, ze środowisk gospodarczych, z organizacji pracodawców, wyrażających zaskoczenie tym, że choć grono, jak słyszymy, kandydatów było ogromne, jeżeli chodzi o Bank Polski. Niektóre z nazwisk pojawiały się w przestrzeni publicznej, pojawiały się w doniesieniach medialnych. No to na koniec zostały wybrane osoby, co do których właśnie pojawiają się tego typu pytania. Pytania dotyczące ich kompetencji, ich doświadczenia zawodowego. Nie krytykujemy nikogo konkretnie, tylko jeszcze raz chcemy powiedzieć. PKO BP, bank szczególny, jedna z tych kilku dosłownie spółek Skarbu Państwa, które muszą być przez koalicję 15 października traktowane w sposób niezwykle poważny, niezwykle odpowiedzialny w czasach trudnych, czasach niepewnych, w których żyjemy. Funkcjonowanie największej instytucji finansowej w Polsce, jednej z największych w Europie Środkowo-Wschodniej, musi być przez nas objęte szczególną troską. Tym bardziej, że czekają nas bardzo poważne wyzwania dotyczące finansowania transformacji gospodarczej, finansowania transformacji energetycznej i tutaj musimy mieć pewność, że największa polska instytucja finansowa jest gotowa do tego nie tylko od strony finansowej, od strony odpowiedniego budowania odpowiedniego portfela, ale także od strony zarządzania tym wszystkim, co może się przysłużyć polskim firmom, polskim obywatelom. I to dla koalicji 15 października powinno być jednym z najważniejszych priorytetów. I na koniec jeszcze jedno zdanie. Takie osoby jak kandydat na prezesa PKO BP i kandydat na członka zarządu odpowiedzialnego za ryzyko w banku oczywiście muszą uzyskać akceptację Komisji Nadzoru Finansowego. My jesteśmy bardzo krytyczni w ocenie tego, jak funkcjonuje dzisiaj Komisja Nadzoru Finansowego. I przewodniczący powołany przez naszych poprzedników z PiS-u, przez pana premiera Morawieckiego. No ale komisja ma takie ustawowe prawo, kompetencje i odpowiedzialność. Uważamy, że nie można doprowadzić do takiej sytuacji, w której Komisja Nadzoru Finansowego będzie miała poważne wątpliwości, czy zatwierdzić kandydatów wskazanych przez Radę Nadzorczą, bo to by były być może nawet miesiące bez królewia w największym polskim banku. Więc jeszcze raz. Taka instytucja finansowa zasługuje na absolutnie taki zarząd, który nie będzie budził wątpliwości i nie będzie budził takich podstawowych pytań o kompetencje, o doświadczenie, o umiejętności, jeżeli chodzi o zarządzanie i rozwój wielkiej instytucji finansowej. Czy macie Państwo do nas pytanie? Pani redaktor. Szanowni Państwo, zadeklarowaliśmy, że przedstawimy po pierwsze założenia do takiego projektu ustawy, dlatego że to było nasze zobowiązanie wynikające z wspólnej listy spraw, którą przedstawiliśmy publicznie i zobowiązaliśmy się do realizacji. Nie był to projekt, który ściśle został ujęty w umowie koalicyjnej. W związku z tym, realizując nasze zobowiązanie wobec opinii publicznej, wobec wyborców, przedstawiliśmy w pierwszej kolejności założenia do tego projektu, następnie przedstawiliśmy projekt ustawy, który został złożony do laski marszałkowskiej, ale też przekazaliśmy ten projekt ustawy naszym koalicjantom i poprosiliśmy o rozmowę, kreatywną rozmowę w celu przyjęcia tego projektu. Mam nadzieję i wszyscy mamy nadzieję, że ten projekt ustawy zostanie przez pana marszałka skierowany do pierwszego czytania na najbliższym posiedzeniu Sejmu, tak żeby mógł być przez Sejm rozpatrzony i jak najszybciej uchwalony, ponieważ obywatele czekają na to, że majątek publiczny, spółki Skarbu Państwa będą pracować tak dobrze, jak to tylko jest możliwe, z korzyścią dla obywateli i dla naszego państwa.